natychmiast się jej pozbądź. Zgarniemy tyle hajsu, że nie będę musiał więcej dla ciebie pracować. Potrzebuję zajebistej zawodniczki MMA. Moje cipko! To ty jesteś tą słynną Linkiewicz? To ciebie przysłał mój szofer? Esmeralda, dobry posiłek to podstawa dobrego treningu. Dzięki temu szybko nabierzesz masy i będziesz miała dużo sił. Naszym atutem będzie przewaga w kilogramach. Twoja rywalka nie będzie miała z tobą szans. Nie mogę. Ciągle jestem na diecie. Myślisz, że to ciało samo tak się robi? Takiego ciała nie dostaje się od Boga. To rezultat ścisłej diety, pracy wielu chirurgów i częstego seksu. Esmeralda, masz boskie ciało, ale niestety, twoim wzrostem i krótkimi rączkami nic nie zdziałamy. Chcę jeszcze popracować nad twoimi kopnięciami i masą. Dzięki nim dosięgniesz rywalki z większego dystansu i będziesz mogła ją przygnieść. Także wcinaj, w maku siła. Słyszałaś to? Co? Co takiego? Nieważne, może mi się przesłyszało. No nie, co to za dźwięk, słyszysz to? Teraz tak. To jest przerażające. Dochodzi z domu Marka. Wal mocniej! Najwyraźniej dobrze się tam bawi. Mocniej wal! Niby z kim? Nic mi nie mówił, że się z kimś spotyka. Jeszcze raz! Poczuj w sobie gniew! Kamerzysta czuje się nieswojo. Ri! Z jednej strony te odgłosy mnie kręcą, ale z drugiej strony mam ciary ze strachu. Ja też. Ri! Wiesz co? Zbieraj się, idziemy biegać. To dobrze ci zrobi. Olejnik! Olej! Cholera! Gdzie się podział ten pies? Jeszcze wczoraj tu był. A jeśli on się znęca nad olejnikiem? Nie, Marek taki nie jest. To oczywiste, że traktuje go jak psa, ale nie zrobiłby mu krzywdy. Jesteś pewien? Tak. Chodź, Esmeralda. Może spotkamy go w lesie.